basket. Super, niezły początek. A u mnie jeszcze lepiej. Przykro mi to mówić, ale to ja dostałam coś naprawdę super. Tu jest ze 100 KitKatów. Wow, Wendy się naprawdę poszczęściło. Ojej, nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Dobra, jestem gotowa, żeby zacząć. Myślę, że z tak malutką porcją szybko sobie poradzę. Rzuciłaś we mnie opakowaniem. Wybacz, Suzy, nie zwracam na nic uwagi, kiedy trzymam w ręku czekoladę. To jest takie pyszne. Mogłabyś zachowywać się trochę bardziej kulturalnie. Przez ciebie wszyscy jesteśmy w czekoladzie. Przepraszam, to wyszło przez przypadek. Teraz pokażę ci, co to są dobre maniery. Zacznę od serwetki i rozpakuję batony. Teraz będę potrzebowała widelca i noża. No to zaczynamy. Kurczę, te czekoladki są bardzo twarde. To nie jest takie łatwe do pokrojenia. Dobra, mam tego dość. Zjem rękami. Są boskie. To najlepszy smak na świecie. Rozpływam się jak ta czekolada. Sama bym jeszcze trochę zjadła. Monika miała rację, kiedy chodzi o czekoladę. Nie ma szans myśleć o manierach. Smakuje niesamowicie. Mogłabym to jeść non-stop. I po wszystkim. Szkoda, że zawsze tak szybko się kończy. Teraz ty, Wendy. Chętnie. Zwłaszcza, że mam świetny pomysł. Ciekawe, dokąd ona biegnie. Po drabinę. Dzięki niej dostanę się na sam szczyt. O, tutaj. Wspaniale. A teraz zaczynajmy. Delikatna czekolada na wierzchu i chrupiący wafelek w środku. Jak tego można nie lubić? Czas przyspieszyć. Nie przerywając, przechodzę do drugiego batonika. Przestań rzucać w nas papierkami. Ten deszcz opakowań uda nam w kość. Trzeba z tym skończyć. Częstuj się, Suzy. Marzyłam o dokładce. Tylko nie to. Zniszczyłyście moją czekoladową wieżę. Schodzę. Uważajcie. A gdzie są moje batoniki? Batoniki? Jakie batoniki? My nic nie widziałyśmy. Ech, tylko jedno udko z kurczaka. Smutne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Niezły połów. A co to jest? Wygląda pysznie. Sorry, Andy, ale to nie dla ciebie. Wszystkie te udka należą tylko do mnie. Z chęcią bym się zamieniła ze mną porcjami, ale muszę się zadowolić tym, co mam. Pachnie niesamowicie. Jakie soczyste, wspaniałe. To wszystko. Została tylko kość. A teraz moja kolej. Na szczęście czeka na mnie większa porcja. Pokażę ci, jak obchodzić się z jedzeniem. Będę się cieszyć każdym kęsem, każdą chwilą. Ech, ten kurczak doprowadza mnie do szału. Wydaje mi się, że Andy zaczyna stopniowo zapominać o manierach. To wygląda okropnie. Po prostu nie umiesz cieszyć się chwilą, Emma. I jesteś zazdrosna. Nie sądzę. Spójrz na moją porcję. Jest o wiele większa niż twoja. Najwyższy czas, żebym się do niej dobrała. Tak dużo chrupiących udek. Super. Ledwo mieszczą się w moich rękach. Wow, co za apetyt. Ostrożnie, Emma. Rzuciłaś mi kością prosto w twarz. Będę musiał się na tobie odegrać. Odczepcie się. To są moje udka i nie ma mowy, żebym się nimi podzieliła. Znowu się zaczyna. Mam jej dosyć. Czas z tym skończyć. Daj spokój, Andy, już zjadłam. Możesz odpuścić. Chociaż może na dnie jeszcze coś zostało. O tak, miałam rację. Emma, jesteś nienasycona. Andy, wiem co robić. To świetny pomysł, podoba mi się. Trzymaj, Emma. Nic nie widzę. Zadziałało, ekstra. Czy ktoś może mi pomóc? Tak mi się kręci w głowie. Chyba sobie jeszcze poleżę. Hurra, to chipsy. Ale dlaczego wszystkie mamy takie same porcje? To dziwne. Też się nad tym zastanawiam. Chyba zaszła jakaś pomyłka. Dobra, nieważne. I tak ja zaczynam. Zobaczymy, co mam w środku. Hej, tu chyba nic nie ma. To niesprawiedliwe. Tylko jeden chips? Nie do wiary, protestuję. W dodatku jest taki mały. Wygląda na to, że to cała twoja porcja na dzisiaj. Bardzo zabawne.
Mam nadzieję, że jest naprawdę dobry i że poprawi mi humor. Tak, smakuje świetnie. Chcę się delektować każdym kęsem. To było wspaniałe. Nie smuć się, Suzy. Zjesz więcej innym razem. A teraz moja kolej. Jestem pewna, że w mojej puszce jest spora porcja. Jaka szkoda, pomyliłaś się. Nie mogłam się mylić. Tu w ogóle nie ma dna. Widzę, moje chipsy są na stole. Super. Ojej, zaraz kichnę. Uff, na szczęście wszystko jest okej. Przeszło. Wreszcie mogę jeść. Ojej, wygląda na to, że jednak nie przeszło. I nie masz już chipsów. Gratulacje. Monika, nie smuć się. Wendy, twoja porcja powinna być największa. Tak, ale nie liczcie na to, że was poczęstuję. Te chipsy są tylko dla mnie. Zobaczmy, ile ich jest. Wow, jaka ogromna wieża. Ojej, ona się nie kończy. To niewiarygodne. Nie rozumiem, jak to wszystko zmieściło się w puszce. Nieważne, najważniejsze, żeby zmieściło się w moim brzuchu. To była prościzna. Szybko sobie poradziłam. Chci wózka, mogłaś się podzielić. Nie denerwuj się, zaraz damy jej nauczkę. Monika, to świetny plan. Poprawiłaś mi humor. Wendy, poczęstuj się kolą. Dzięki bardzo. A ja myślałam, że jesteście na mnie złe. Co się dzieje? Tylko nie to. Jestem cała mokra. Zadziałało. Wiedziałam, że coś knujecie. Oj, daj spokój, wyszło śmiesznie. Jedna malutka buteleczka z galaretką. Porażka. A u mnie wręcz przeciwnie. Podoba mi się. A dlaczego ja nic nie mam? Pusto? Zero! Gdzie się podziało moje jedzenie? Umrę z głodu. Podczas gdy się dąsasz, Andy, ja zacznę. Ciekawe, co jest w środku. Wow, jaka piękna galaretka. Wygląda atrakcyjnie. Smakuje również wyśmienicie. Nie tak łatwo ją wycisnąć, ale dam radę. Zazdroszczę ci. Ups, chyba buteleczka utknęła w twoich ustach. To nie jest śmieszne. Ja tylko żartowałem, a ty od razu się dąsasz. Andy, nie ma potrzeby wyładowywać swojej złości na mnie. Rozumiem, też chciałbyś dostać galaretkę, ale szczęście dziś się do mnie uśmiechnęło. Ech, to jest wspaniałe. Emma, mam pomysł. Wchodzisz w to? Patrz. Co ty robisz? Puszczaj! Galaretka leje się dookoła. No i proszę, jestem cała brudna. Aj, co to jest? Może powinieneś za to pociągnąć? Tak, zrozumiałem. To coś dla mnie. Gdzie to jest? Czekam. Zaczęło się. Zgadłem. Galaretka leje mi się prosto do ust. Wow, to wygląda super. Gratulacje. Starczy, starczy. Najadłem się. Mam już dość. Zatrzymajcie to. Stop. Nie chcę. Niech ktoś mi pomoże. Galaretka nie odpuszcza. Wygląda na to, że będę musiał się poddać i poczekać. Aż strach wypowiadać życzenie na głos, bo się spełniają. Nie chcę więcej galaretki. A według mnie wyszło fajnie i pysznie. Nic nie widzę. To jest naprawdę dobre. Masz rację, wszystko wyszło super. Wow, te czekoladowe pierścionki są niesamowite. Tak, są całkiem spoko, ale te złote są o wiele fajniejsze. Jakie to szczęście, że dostałam właśnie takie. Cały talerz drogich, błyszczących złotych pierścionków. Są naprawdę piękne. Zachwycające. Teraz wszyscy będą patrzeć tylko na mnie. Myślałam, że nie ma nic lepszego niż czekolada. Przynajmniej czekoladowe pierścionki można zjeść. I są pyszne. Można je też nosić na palcu. Niezwykle przydatne pierścionki. Przydatne? W takim razie ja też chcę mieć przynajmniej jeden taki pierścionek. Chcesz mieć, ale nie dostaniesz. Ozdabiam nimi swoje palce. Tak? No to coś wymyślę. Uważasz, że jesteś taka cwana? Unieruchomię cię w mgnieniu oka za pomocą mojego pierścionka.
i z łatwością podkradnę ci kilka czekoladek. Naprawdę wyglądają pysznie. Ej, to nie fair! Czekoladowe są moje! Ojej, jaka duża czekoladowa ryba! Ty masz czekoladową, a ja mam żywą i śmierdzącą. Dziś jest mój szczęśliwy dzień. Chcesz kawałek? Oczywiście, że chcesz. Ale nie dostaniesz. Wiesz, kto będzie jadł tę czekoladę bez końca? Tylko ja. Czekolada jest pyszna, słodka, a ty masz własną rybę, więc smacznego. No to ja rozumiem pyszności. Jeszcze długo będziesz się tak przechwalać? Mam już tego dosyć. Oddaj mi ją. Przynajmniej kawałek. Mam ogon całkiem nieźle. Zwłaszcza, że jest czekoladowy. Jestem szczęśliwa. Smakuje ci. Jesteś bezczelna. Ale nie szkodzi, bo czeka na ciebie ogromna ryba, która kiedyś była żywa i pływała w rzece. Częstuj się. Kurczę, miałam nadzieję, że wszyscy o niej zapomnieli. Wiem, co zrobię. To bardzo proste. I po wszystkim. Nie ma rybki, nie ma problemu. Myślisz, że to przejdzie? Nic podobnego. Mam tu przypadkiem moją starą wędkę. Więc chętnie pomogę ci odzyskać rybę. Nie, nie trzeba. Kurczę, to wcale nie było konieczne. Jak to? Co byś jadła? Wielkie dzięki, przyjaciółko. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Jakie to pyszne. Tego nie da się jeść. Okej, sprawdźmy, co tam mamy. Raz, dwa, trzy. Mam szczęście, to przepyszny makaron. Ale czemu jest taki czerwony? Ojej, chyba jest naprawdę ostry. Ty masz ostry makaron, a ja czekoladowy. Tylko spójrz, ile go jest i wyobraź sobie, jaki musi być pyszny. Pyszny? Więc ja też chcę trochę. Jeszcze czego? Nie dotykaj, to mój przysmak. A zresztą w walce na pałeczki nie mam sobie równych. Właśnie widzę. Teraz nie masz nawet czym jeść. A ja z chęcią zjem swój makaron. To jest takie dobre. Jestem zachwycona. Od dawna miałam ochotę na takie danie. Ale bym chciała to spróbować. O nie, już wszystko zjadłam? Chociaż na dnie tam coś jeszcze jest. Czekoladowa kluska, muszę ją tylko wyjąć. Co ty robisz? Przecież tam jest brudno. No i co z tego? Za to mam jeszcze jeden przepyszny makaronik. A ty zamiast gadać, lepiej zacznij jeść swój makaron i to jak najszybciej. Nie chcę. Poza tym nie mam pałeczek, bo je zepsułaś. To nie problem. Mam widelec. Proszę. Kurczę, już myślałam, że nie będę musiała tego jeść. Dobra, mam nadzieję, że dam radę. O nie, to jest naprawdę pikantne. Płonę od środka. Moje usta też. Ratunku! Co ty zrobiłaś? Jakbym przeżyła pożar. Ja niespecjalnie. Pomóż mi, moja głowa płonie. Już, już. To wszystko przez ciebie. Nie obrażaj się, nie chciałam. Co dostałyśmy tym razem? Tym razem czekają na was chipsy i Nutella. Smacznego. Ekstra. Zgadzam się. Uwielbiam chipsy, zwłaszcza gdy są czekoladowe. Powiedziałabym, że chipsy czekoladowe to moje ulubione. Są naprawdę niezwykłe. Są takie słodkie. Można je też całkowicie bezpiecznie maczać w kremie czekoladowym. Jak to apetycznie wygląda. Umieram z głodu. Oczywiście, taki widok sprawia, że każdy zgłodnieje. W dodatku to jest takie pyszne.
Jak ja to niby zjem? Zwykłe chipsy nie pasują do Nutelli. No dobra, przynajmniej postaram się, żeby było ich więcej. Jak to więcej? Ale długie pudełko. Ej, to boli. Przepraszam, ja niespecjalnie. Chcę tylko jak najszybciej zjeść te wszystkie chipsy. Są tak dobre, że Nutella jest niepotrzebna. Jesteś pierwszą osobą, która nie chce Nutelli. Tym razem ktoś ma pecha. I tym kimś jestem ja. Nie chcę rybiej głowy. A ja z przyjemnością zjem czekoladowy ogon. Jest bardzo smaczny. Z pewnością przecież jest zrobiony z czekolady. Co z tobą, Mary? Ze mną? Nie wiem. Ale myślę, że teraz jestem syrenką. Zobacz, jaki mam długi ogon. Jaka piękna syrena. Nie zaprzeczę. Sama jestem zszokowana. Ciekawe, co się ze mną stanie, gdy zjem rybę. O nie, no można było się tego domyślić. Ostrożnie. Na horyzoncie jest ogromna ryba, Monika. Ale super, to złoto. U mnie też. To jest takie drogie. Teraz jesteśmy bogate. Ojej, jakie to jest ciężkie. Ciekawe, jak smakuje złoto. Będę musiała to sprawdzić. I jak smakuje? Szkoda, że nie widzisz swoich zębów. Ale fajnie, są ze złota. Jestem przeszczęśliwa. Tak? No to ja też takie chcę. Chociaż nie. Moje złoto jest o wiele smaczniejsze. Jestem fajniejsza. Nie jesteś. Twoje złoto nie jest prawdziwe. Zobacz, co się stało z twoimi zębami. Są czarne. Co? Czarne? Jak to się stało? O nie. Musimy ją uratować. Ej, gdzie się podziała Monika? Zaraz wróci. Jesteś gotowa na leczenie zębów? Musimy pozbyć się tej czekoladowej próchnicy. Zębów? Leczenie? Raczej nie. Wyluzuj, nie martw się, będzie dobrze. Zobacz, jakie masz straszne zęby. Gotowe. Teraz możesz się uśmiechać tak długo i tak często, jak tylko chcesz. Masz olśniewający uśmiech. Ej, co ty robisz? Są takie pyszne, palce lizać. Liczmy, ile tu jest pizz. Tylko 10? Chciałabym więcej. Przykro mi, Mary, ale to ja mam 100 pizz. Oczywiście cieszę się z tego powodu, ale mi naprawdę przykro. Dostałem tylko jedną pizzę. Będę musiał coś z tym zrobić. Wiem. Mary, co tam masz na nosie? Wytrzyj to. To dziwne, gdzie mogłam się ubrudzić. Ale ona jest naiwna. Od razu uwierzyła. Niech sobie wyciera nos, a ja podkradnę jej całą kiełbasę. Super. O wiele bardziej podoba mi się taka pizza. O nie, oszukałeś mnie. Wiedziałam, że nie mogę ci ufać, Zak. Już za późno, Mary. Kiełbasa jest moja. Nigdy ci tego nie wybaczę. Mary, po co ci nóż? Lepiej go odłóż. Użyję go do krojenia pizzy. I lepiej nie wchodź mi w drogę. Świetnie. O wiele wygodniej będzie mi ją jeść w ten sposób. Tak się bałem. Myślałem, że zaraz oberwę. Nie jestem mściwa, Zak. Nie martw się. A tak na marginesie ta pizza bez kiełbasy wcale mi nie smakuje. Nie chcę jej. Nie rób tego. Ja wszystko zjem. Za późno, Zak. Siadaj. Skoro wszyscy skończyli, to mogę wreszcie spróbować mojej porcji. Może ja trochę dostanę. Pizza jest tuż obok. Nie rób sobie zbyt wielkich nadziei, Zak. Już zjadłeś swoją porcję. A te pizze są moje. Trzymaj się od nich z daleka. Jestem taka pełna. Żołądek mi zaraz pęknie. O co chodzi, Betty? Muszę natychmiast coś wymyślić. Nie dam rady zjeść tego wszystkiego. Co to jest? Kto rzuca w nas pizzą? O nie, moje włosy! To jest po prostu oburzające. Wystarczy! Co za chamstwo! Ups, chyba mogłam je wyrzucić w inną stronę. Mamy cię, Betty. Wszystko widzieliśmy. Gdzie jest nasze jedzenie? Czekamy. Ale najpierw sprawdźmy kartki.
Kurczę, będę jadła bez użycia rąk. To mnie zasmuca. Jedzenie jedną ręką też nie jest zbyt wygodne. Współczuję wam. Dobrze, że mi się poszczęściło. Pozostaje tylko czekać na jedzenie. Muszę rozgrzać ręce. Co to jest? Mamy jeść buty? Jeszcze nic nie rozumiem. Może to nie są prawdziwe buty? Chyba będziemy musieli się o tym przekonać. Ładnie pachnie. Ciekawe, jak smakuje. Wydaje mi się, że to czekolada. Trzeba zaryzykować i spróbować. Nie ma innej możliwości. Tak, miałem rację. To czekolada. Super, teraz wszystko ma sens. Właśnie takie buty lubię. Wyobrażam sobie, jakie to pyszne. To było wspaniałe. Nie potrafię tego wyrazić słowami. Czas na spróbowanie mojego buta. Jaki słodki, super. Coś wymyśliłam. Można go używać jako szklanki. To niezły pomysł. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem pewna, że nie będę zawiedziona. O, jakie to pyszne. A co najważniejsze, bardzo wygodne. Teraz można zjeść sam but. Nie mogę uwierzyć, że wcześniej na to nie wpadłem. Nic nie szkodzi. Mam drugą szansę na zdobycie pantofelka. Spójrz, Monika, co tam jest? Nic nie widzę, Ted. I nie zobaczysz, głuptasie. Specjalnie odwróciłem twoją uwagę, żeby podmienić ci buta. Tam nic nie ma. Nie zawracaj mi głowy. Co to jest? To w ogóle nie przypomina mojego buta. Wszystko rozumiem, kłamca. A masz. Wielkie mi rzeczy. Tylko zjadłem twojego buta. Dlaczego wpadasz w histerię? Tego też zabiorę. Właśnie tak. Spójrzcie. To już przekroczyło wszelkie granice. Dosyć. Monika, musimy coś zrobić. Zgadzam się. Ted, przygotuj się, bo zaraz oberwiesz. Co wy robicie? Przestańcie! Proszę, przestańcie! Przybij piątkę. Tylko jedna truskawka? To za mało. Co dostali inni? Wow, jak dużo owoców. Sama jestem zachwycona tą porcją. To miła niespodzianka. A ja dostałem 5 truskawek. Wyobrażacie to sobie? 5 truskawek! Mam nadzieję, że bita śmietana chociaż trochę powiększy moją porcję. Poza tym dzięki niej truskawki będą smakować jeszcze lepiej. Wygląda pysznie, Mary. Udało ci się zrobić prawdziwy deser. Tak, czas spróbować. No, całkiem nieźle. Jestem zadowolona. Jest pyszny. Cała się wybrudziłaś, Mary. Spójrz na siebie. Nie obchodzi mnie to. Nie powinnaś się ze mnie nabijać. To może się źle skończyć. Zak, częstuj się. Bardzo dziękuję. To bardzo miłe z twojej strony, Mary. Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że jesteś obrażona. Nie, no co ty? Jesteśmy przyjaciółmi. Uwielbiam truskawki z bitą śmietaną. Myślę, że to będzie naprawdę słodka bomba. Co to jest? W ogóle nie smakuje jak deser. Prawdopodobnie dlatego, że to był majonez. Dlatego wolę nikomu nie ufać i wszystko robić sama. Jak dużo bitej śmietany. Oczywiście. Coś jest nie tak z tym urządzeniem. Nie mogę tego kontrolować. Pomocy! Szybko, wyłącz to, Betty! Nie mogę tego zrobić! Wygląda na to, że skończyła nam się bita śmietana. Ech, teraz wszyscy w niej siedzimy. Chociaż w sumie to świetna zabawa i jest pysznie. Mnie też się podoba. Chciałbym mieć szczęście. Spójrzmy. Kurczę, będę musiał jeść bez rąk. To najgorsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić. Dobra, jestem gotowy. Jedna ręka, no nie jest źle, ale mogło być lepiej. Do zobaczenia później. Na razie nie będę cię potrzebować. Możecie mi pogratulować, będę jeść dwiema rękami. To prawdziwy fart. No to gdzie jest nasze jedzenie? Nie obchodzi mnie, to jestem wkurzony. To dziwne, dlaczego jedzenie jest pod kloszami? O nie, widziałam, że mój klosz się rusza. Co to jest? Pospiesz się i zobacz, co tam jest. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To ośmiornica. Teraz boję się sprawdzić mój talerz. Ty to zrób. O nie, też ośmiornica. Może jednak mam coś innego. Wolałbym nie wiedzieć. Jaki on jest wrażliwy. Tak, czasami nawet jest mi go żal. Dobra, zaczynajmy. Masz rację. Obecność ośmiornic mnie przeraża. Jakie to uczucie? Bardzo obrzydliwe. Ośmiornica jest tak oślizgła, że ledwo mogę ją trzymać. Może warto dodać trochę sosu czekoladowego. Z nim każde danie smakuje lepiej. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby to uratowało sytuację. Moim zdaniem ośmiornica wygląda teraz jeszcze gorzej niż wcześniej. Przynajmniej pachnie jak czekolada, nie jak było to.
A co jeśli smak mi się spodoba? Jestem gotowa zaryzykować, aby się o tym przekonać. Fuj, jednak nie, to ohydne. Lepiej to wyrzucę. Nie chcę tego jeść. Monika, ty spróbuj, może ci posmakuje. Cieszę się, że we mnie wierzysz, ale jakoś wątpię, że dam radę to zjeść. Wpadłam na genialny pomysł. Trzeba usmażyć ośmiornicę, wtedy na pewno będzie smakować wyśmienicie. Myślę, że mi się udaje. Dobrze, że pod ręką miałam palnik gazowy. Przykro mi mówić, ale chyba troszkę przesadziłaś. Tak, sama to widzę. Ośmiornica zamieniła się w węgiel drzewny. Lepiej tego nie jeść. Cześć, wróciłem. To wspaniale. Podnoś pokrywkę. Nie, nie będę jadła ośmiornicy. Nie macie prawa mnie zmuszać. Niestety, ale takie są reguły tej gry. Obrzydliwość. Trzyma się, Ted. Musisz to zrobić. Wow, no nie jest tak źle, jak myślałem, że będzie. Nawet mi się podoba. Naprawdę zamierzasz to wszystko zjeść? My żartowałyśmy. Ted, przestań. Nie mogę na to patrzeć. Ośmiornica była bardzo pożywna. Czuję prawdziwy przypływ energii. Co to jest? O nie! Zamieniam się w ośmiornicę! Pomocy! To nie jest śmieszne, Ted. Tylko jeden gofer? Jestem przyzwyczajona do większych porcji. Jak moja? Szkoda, że nie mogę się z wami podzielić. Ja również nie mam zamiaru się z nikim dzielić. Tu jest chyba ze 100 gofrów! Wow! Co tak się gapicie? Zaczynamy! Wymyśliłam sposób, jak zrobić, żeby mój gofer był jeszcze smaczniejszy. Dodam do niego cukierki. Zobaczcie, jak fajnie i pysznie wygląda. To naprawdę apetyczne. Już mi ślinka cieknie. O tak, świetnie. Jestem bardzo dobra w wymyślaniu przepisów. Jak ty uwielbiasz się przechwalać, Betty? Nie ma nic niezwykłego w dodawaniu cukierków. Syrop klonowy o wiele lepiej komponuje się z goframi. Ciasto nim nasiąknie i wyjdzie bardzo soczyste. Niezły pomysł, Zak. Jakie pyszne. To jest genialne. Jestem gotowy jeść takie gofry na śniadanie, obiad i kolację. Robisz to bardzo niechlujnie. Fuj. Spokojnie, już skończyłem. Ale nie miałbym nic przeciwko dokładce. Może wezmę trochę od Mary. Ej, kto zabrał moje okulary? Bez nich nic nie widzę. Tak właśnie powinno być. O nie, gofry spadają. Co ty tam robisz, Zak? Obawiam się, że twoje jedzenie jest nie do uratowania. W końcu znalazłam moje okulary. A gdzie są moje gofry? Przecież dopiero co tu były. Oto i one. Przepraszam, Mary, to był wypadek. Ciao.